prawie rewelacje. Witają Was Marta Sack i Agata Powietło. Dziś opowiemy Wam o życiu na klifie, rybalskich ratownikach, picie na plaży, miniaturach w Miechorzu, występie Krzysztofa Krawczyka oraz o najmłodszej z najdłuższym stażem. W Rewalu jest wiele pięknych miejsc, ale czy warto stawiać domy na klifie? Relacja Pauliny Bończak. Pozwolenie na budowę wydaje wojewoda lub jego służby. Jedno daje ogólne pozwolenie na pracę w pasie technicznym, drugie zezwala na budowę domu w miejscu objętym zagrożeniem powodzią. Są jeszcze dwa dodatkowe, czyli w sumie jest ich dwa razy więcej niż przy budowie normalnego domu. Działki na klifach są sprzedawane zarówno osobom z naszego kraju, jak i z zagranicy. Atrakcją jest położenie bezpośrednio nad morzem. Większość działek, które sprzedano, została nabyta przez naszych rodaków. Zakup tych działek jest dla gminy korzystny, gdyż równie dobrze tereny te mogłyby pozostać bez właściciela i nie byłoby z nich żadnego dochodu. Jeśli chodzi o budynki komercyjne, no to każda inwestycja powinna być traktowana indywidualnie. I tutaj nie mam gotowej odpowiedzi, czy jestem za, czy jestem przeciw, ponieważ każda taka inwestycja spowoduje wiele zmian wizerunkowych i środowiskowych. I dlatego do każdej trzeba podchodzić bardzo delikatnie, bardzo skrupulatnie i zobaczyć, czy zyski bezpośrednie ze sprzedaży mieszkań nie wywołują większych strat, na przykład z tego, że nie można oglądać bezpiecznie i swobodnie zachodzącego słońca. Także tutaj każda z tych inwestycji powinna być totalnie indywidualnie rozpatrywana, żebyśmy mogli podejść do tematu jak najbardziej bezpieczny dla gminy. W samym Rewalu domów mieszkalnych na klifie, nie licząc pensjonatów, jest zaledwie kilka. Dokładnych danych jednak urząd nam nie podał. Czy warto więc mieszkać na klifie? Z pewnością jest to atrakcyjne, lecz nie zawsze bezpieczne. Rybalskich ratowników podziwiają wszyscy plażowicze. To dzięki nim od 8 lat nikt tutaj nie utonął. Ilu ich jest, jak wygląda ich praca i jakie odnoszą sukcesy? Relacja Olgi Stokowiec. W Rewalu pracuje 28 ratowników w wieku od 17 do 49 lat. Każde 100 metrów plaży patroluje 4-5-osobowy zespół. Dlatego turyści w Rewalu mogą czuć się bezpiecznie. Od 2004 roku, czyli od kiedy szefem rewalskich ratowników jest Krzysztof Olkuszewski, nie utonął nikt w Rewalu. Jeżeli ktoś podchodzi za blisko falochronu, widzimy, że jest halowanie, wychodzi poza sektor, reagujemy dużo, dużo wcześniej, niż potem nie trzeba biegać na akcji. Tak. A jakie są te polecenia? Na co powinni zwracać uwagę turyści? Przede wszystkim czytać regulamin przy zejściu plażowym, bo przy każdym zejściu plażowym jest regulamin, na którym pisze wyraźnie, do czego się musimy dostosować. Przede wszystkim wykonujmy polecenia ratowników, stosujmy się do polecenia ratowników. Wszystko, co robią, jest dla dobra turystów, dla bezpieczeństwa turystów. Tutaj nie ma niczego przypadkowego. Każda uwaga, każdy gwizdek, każde zwrócenie uwagi jest dla podniesienia względów bezpieczeństwa. Jakie są najczęstsze przypadki, z czym mamy największy problem? No przede wszystkim alkohol. To jest chyba wszędzie, nie tylko na plaży, ale wszędzie. W ogóle alkohol jest największym problemem. I również kąpiel w warunkach niedozwolonych, czyli no powiedzmy jest pięknie, słońce, wysoka fala, bardzo wysoka fala, słonecznie. Ratownicy wywieszają czerwoną flagę, biegają cały czas po plaży po to, żeby zapewnić Państwu bezpieczeństwo. Pamiętajmy, przy czerwonej fladze nie kąpiemy się, mogą występować bardzo silne prądy wsteczne, a w takiej miejscowości jak Rewal jest to bardzo niebezpieczne. Tutaj nie ma tych utonięć tylko dlatego, że no, ci turyści jednak pomagają nam w jakiś sposób i dostosowują się do tych naszych poleceń. Natomiast no, są przypadki, niejednokrotnie musi interweniować również policja. Dla bezpieczeństwa turystów WOPR zakupiło też super nowoczesną łódź wykonaną z polietylenu. Jest odporna na otarcie i uszkodzenia, nie wymaga konserwacji. W razie awarii można szybko ją naprawić. Przeznaczona jest typowo dla służb, czyli służb ratowniczych, służb przeciwpowodziowych. Tam, gdzie się pływa w nieznanym środowisku, gdzie bardzo często występują jakieś zwody, powiedziałbym, niespodzianki, czy jakieś płoty, czy jakieś znaki drogowe, to ona jest bardzo odporna na takiego rodzaju uderzenia. Bardzo ciężko ją uszkodzić. No ostatnio wpłynęła na bardzo płytkiej głębokości na bronę i rozdarła poszycie, już brona to już ją uszkodziła, no ale to po 15 minutach spawacz, który spawa zderzaki samochodowe przypłynął, pospawali i po 15 minutach łódź była na wodzie. Nasza ekipa postanowiła przetestować łódź.
Początkowo adrenalina wzięła górę, piszczałyśmy jak na rollercoasterze. W końcu jednak przeżyłyśmy rejs. Łódź okazała się nie tylko bardzo szybka, ale też zwrotna i stabilna. Nawet ja umiałam ją pokierować, mimo że nigdy wcześniej nie trzymałam kierownicy w rękach. Szalona jazda nie była puentą dnia. Wieczorem 25 lipca na plaży odbyły się 11 zawody ratownictwa morskiego o mistrzostwo gminy Rewal. Wzięły w nich udział 4 ekipy: Doran z Pogorzelicy i Niechorza, Asekuracja z Rewala i Trzęsacza, Romulus z Pustkowa i Pobierowa oraz gościnnie Woprowcy z Kołobrzegu. Zawodnicy rywalizowali w 5 konkurencjach, wśród których były wyścig ratunkowy z zasobnikiem z liną, bieg pływanie bieg, wyścig z pasem ratunkowym, wyścig po flagi plażowe i sztafeta 4x50 metrów. Królami plaż zostali nasi chłopcy, ratownicy z Rewala. Srebrne medale otrzymała drużyna z Kołobrzegu. Trzecie miejsce zajęły połączone siły Pogorzelicy i Niechorza. Nagrody ufundowała firma Plus GSM. A jak na zwycięstwo swojej ekipy zareagował jej szef? Dobrą zabawą. Ja uważam, że wszyscy ratownicy są tutaj mistrzami. Tutaj nie chodzi o pierwsze, drugie, trzecie, czwarte miejsce. Gratuluję tak samo dla Pobierowa, które zajęło czwarte, jak i dla nas Rewala. Ja uważam, że zwycięzcami są wszyscy w tej gminie, wszyscy ratownicy. Naszym największym zwycięstwem jest to, że w ciągu sezonu nie będzie utonięcia. To jest pierwsze miejsce. Na plaży pić alkoholu nie wolno. Ale czy piwo to alkohol? Zakaz zakazem, a życie życiem. Soda, Marty Sak i Agaty Pomietło. Picie alkoholu na plaży jest zakazane. Kara z takiej praktyki sięga nawet do 100 zł. Jak jednak zobaczyłyśmy na własne oczy, jest to zakaz istniejący tylko na papierze. Duży procent plażowiczów przychodzi opalać się z piwkiem, nie przejmując się lub po prostu nie wiedząc, co o tym mówi prawo. W związku z tym postanowiłyśmy zapytać czasowiczów, czy są za, czy też może przeciw piciu na plaży. Ja ogólnie jesteś przeciwniczką alkoholu. Aha, generalnie nie pijemy. Absolutami nie pijemy. Mhm. Ale jedno piwo powinno być. Napiją się i władzą. Jedno piwko by nie zaszkodziło. Czy jest pan za czy przeciw piciu na plaży? Przeciw. Przeciw? Mhm. Nie pochwala pan? Nie, nie pochwala. A spotkał się pan tutaj może w Rewalu z takimi sprociami? No pewnie, że tak. Co chwilę, co kawałek. No kiedyś z tym nie było problemu, nie? Także chyba się wszyscy przyzwyczaili i tak robią. A pani, jaki ma opinię na ten temat? Za czy przeciw? Przeciw. Ponieważ? Ponieważ to moje dzieci i nie lubię, jak wszyscy piją alkohol i są pijani na plaży. Cześć, z Karmelu. Czy jest pani za piciem na plaży? Znaczy za piciem, no alkoholu nie. Liczmy wódki, no ale te piwko jedno, czemu nie? Mhm. A dlaczego? A picie się... No tak, żeby przyjemnie było. Picie alkoholu na plaży, za czy przeciw? Przeciw. Przeciw, a dlaczego? Bo picie alkoholu jest bardzo niezdrowe, szczególnie w upalne dni. Nieprzyjemnie jest patrzeć, jak ktoś pije alkohol na plaży raz, a po drugie myślę, że źle się może później zachowywać w stosunku do innych. Jesteśmy za. Za. Za, dlatego że po prostu fajnie można się położyć, wypić sobie. Fajnie, fajna sprawa. Jesteśmy za. Za. Dlaczego? No ponieważ ludzie przychodzą na plażę, się można powiedzieć wylusować, napić się czegoś. Powiem tak, jak jestem teraz z dzieckiem, to jestem przeciwna, ale jakbym miała być bez dziecka albo na przykład wieczorem, to tak. Ale wszystko oczywiście w
w takich ilościach umiarkowanych, nie? Wszystko z głową. Według danych w roku 2012 odnotowano jedynie pojedyncze przypadki picia na plaży. Mimo iż opinie plażowiczów były zróżnicowane, królowała wśród nich opinia wszystko z umiarem. Brak obecności straży gminnej i kontroli ośmiela ludzi. Dopóki ktoś na poważnie nie zajmie się egzekwowaniem przepisów, rzeczywistość pozostanie taka, jaka jest. Od kilkudziesięciu lat codziennie o 4 rano wyrusza na połów. Na jego powrót z łódką pełną ryb niecierpliwie czekają pierwsi klienci. O tym, co się zmieniło w Bałtyku w ostatnich latach, opowiada Cezaremu Dudkiewiczowi. Wie pan, jak mają, no z wędką w ręce się łapało ryby, różne rzeczy się robiło. Różne rzeczy. I tak się zaczęło. Potem jakaś tam szkoła była rybacka, proszę pana. A potem żeśmy zaczęli pracować, najpierw na Śródlądziu, potem w Międzyzdrojach troszkę i chyba 30 par lat w Rewalu. Pływam z synem i pływam z wnukiem, także może coś tam z tego wyniknie, tylko może się okazać, że ryb nie będzie w międzyczasie. Od 15 lipca możemy łowić węgorza, no i na dobrą sprawę wszystkie inne gatunki ryb. I pozostałe nie mają w tej chwili żadna ryba nie ma. Chyba że są takie gatunki, które mają całoroczną ochronę, nie? To jest zupełnie co innego. Przykład jesiod, którym Bałtyk jest zalibiany w tej chwili, nie? No, więc ma całoroczną. Gorzej jest dlatego, że jest więcej ludzi na świecie. No i chcą jeść ryby. Poza tym, wie pan, przyroda ma pewną wydajność. A ludzie czasami przekraczają tą kapinkę i stąd jest tak, jak pan wie, już mamy 1,5 razy to, co ziemia może nam dać, już bierzemy. Już bierzemy. Smutna przyszłość. To mi sprawia jeszcze do tej pory przyjemność, tylko i pan coraz mniejszą. Nie? Znaczy nie dlatego, że ja się latami posuwam, tylko dlatego, że warunki zewnętrzne są takie, że no, nieco zniechęcają do pracy. Zniechęcają do pracy. Wydajność biologiczna Bałtyku jest określona i ona jest już w tej chwili znacznie przekroczona, czyli więcej bierzemy niż przyrasta. Koniec, kropka. UFO nad Rewalem. Czy to możliwe? Jak się okazuje, tak. Tyle, że UFO wygląda jak chiński produkt. Sprawę zbadały Patrycja Kamińska i Majka Kosowska. Nad Rywalem pojawiły się niezidentyfikowane obiekty latające. Rozświetliły nocne niebo. Przeprowadziłyśmy dochodzenie, schodząc na plażę, gdzie znajdowały się ich pola startowe. Okazało się, że rzekome UFO to chińskie lampiony szczęścia. W Chinach znane od setek lat. Były używane do komunikacji oraz jako narzędzie sygnalizacji. Dziś zakochani wypuszczają lampiony, by zapewnić się o wzajemnej miłości. Lampiony wykonane są z papieru ryżowego i okręgu bambusowego. Na druciku przymocowany jest wosk, który się podpala, by rozgrzany powietrzem lampion uniósł się w górę. Na molo w Rewalu spektakl z lampionami obserwowały setki widzów. Lampiony tworzą niezwykłą atmosferę, tylko czy na pewno są one całkiem bezpieczne dla natury? Czy zapewniając sobie szczęście, na pewno nie zanieczyszczamy środowiska i nie zaproszymy ognia? Warto o tym pamiętać, gdy myślimy o własnym szczęściu. Dzieci i dorośli lubią miniatury. A jakie miniatury są nad morzem? Przekonajcie się sami i przyjedźcie do Niechorza. W Niechorzu można polatać na lotni. Nad prawdziwą latarnią morską można też obejrzeć park miniatur. Jest tam 27 modeli latarni morskich. One są wykonane w skali 1 do 10, 10 razy mniejsze od oryginałów, ale jedna z nich jest właściwie oryginałem. I tym oryginałem jest właśnie bliza. Bliza, krótko do tej historii, to jest ogień, który jest wynoszony przy pomocy żurawia na pewną wysokość, żeby to właśnie był z daleka widoczny, bo to właśnie kiedyś rybacy, którzy szukali drogi do domu, oczekiwali, że ich rodziny, że właśnie żony, narzeczone na brzegu rozpalą ogień, ale żeby ten ogień z daleka był widoczny, konieczna była właśnie taka dźwignia jak w żurawiu, żeby ten kosz z ogniem wynieść do góry. I taka bliza stoi u nas w oryginalnej wielkości w moim tle. Oprócz wspomnianej blizy, na terenie parku znajdują się inne ważne obiekty.
Największą latarnią na polskim wybrzeżu jest latarnia w Świnoujściu. Ma 68 metrów wysokości i od ponad 150 lat wysyła nad morze białe i czerwone światło. Jej makietę budowało 8 modelarzy przez 3 miesiące. Nieopodal znajduje się makieta latarni w Niechorzu. Jej światło widać w promieniu 36 km. Największa makieta przedstawia latarnię w Kołobrzegu. Miniatura warta jest ponad 350 tysięcy złotych. Inne atrakcyjne latarnie to m.in. latarnia w Ustce, Czołpinie, Stilo i w Rozewiu. Ta ostatnia ma 190 lat i jest najstarszą w Polsce. Warto więc przyjechać do Niechorza, by w jednym miejscu zobaczyć latarnię z całego polskiego wybrzeża. Przyjechał do Rywala po raz już może setny, ale zawsze jest gorąco witany. Krzysztof Krawczyk w Rywalskim Amfiteatrze w rozmowie z Patrycją Kamińską. Krzysztof Krawczyk to polski piosenkarz obdarzony charakterystycznym barytonowym głosem, gitarzysta i kompozytor. Ma 66 lat. Na jego dorobek artystyczny składa się 28 złotych płyt i 10 platynowych. Wokalista ma za sobą 49 lat solowej kariery. Ostatnio nagraliśmy płytę złożoną z dwóch takich tytułów, Dlaczego dziś nie pisze nikt takich piosenek, oraz druga płyta Nasze pokolenie, gdzie śpiewam wszystkie piosenki ulubione moje, ale nie w mojej kompozycji, nie w moim wykonaniu. Także jeśli chodzi o moje piosenki, to mam jakieś takie ulubione, które śpiewam na koncercie, a tych, których nie tak bardzo lubię, no to unikam, proste. Wokalista takich hitów jak Bo jesteś ty, czy Zatańczysz ze mną, ceni stawy przyjaźnie. A na pytanie, co jest dla niego największą wartością, odpowiada. Rodzina. I to, że nie jestem sam i że ktoś mnie tam na górze lubi, na dole też. Artysta bardzo często odwiedza Rywal. Związane są z tym pewne sekrety. Jakie? Posłuchajmy. W Rywalu spędziłem prywatne swoje wakacje, jak jeszcze byłem bardzo młody. To przyjechaliśmy i tutaj Sławek Kowalewski, basista Trubadurów, uczył mnie grać na gitarze. Byliśmy ze swoimi sympatiami. Mieliśmy wtedy po 19 lat. To było to. Niech się dzieje. Tak, sami swoi, rzeczywiście. Publiczność to nieodłączna część występów. Każdy artysta ma wobec niej jakieś wymagania. Czego od niej oczekuje Krzysztof Krawczyk? Czy wy wiecie, że jest 49 lat na mnie jest źle ze sobą, a w przyszłym roku będzie 50 na estradzie. Moje oczekiwania to raczej marzenia, tak? Że publiczność o mnie nie zapomni i wszystko robię w tym kierunku, żeby tak było. Nagrywam ciągle coś nowego, staram się, żeby każdy koncert, tak jak pamiętacie, wypadał tak, żeby ludzie chcieli jeszcze raz zobaczyć go. I choć nic się nie powtórzy, jeszcze raz myślą się i tam sobie. Tak myślałem, przyjdziecie, nie przyjdziecie. Dziś nie ma.
Nasz obóz potęgi prasy odwiedziło dwóch panów z kabaretu Klika. Od lat bawią na scenie i felietonami w tygodniku Angora. O tym, co jest dla nich ważne, opowiadają Marcie Sak. Nas to, co robimy, przede wszystkim interesuje, fascynuje, cieszy. Jest to nie tylko nasz zawód, jest to również nasze hobby i życzymy wszystkim ludziom, żeby praca była ich hobby, żeby potrafili swoje hobby realizować i żyć z tego, żeby to była przyjemność, bo my jesteśmy ludźmi, którzy bardzo interesują się właśnie polityką, kulturą, tego typu rzeczami. W związku z tym to, że możemy na przykład, mówię o tej działce felietonistyki, którą uprawiamy, że możemy co tydzień komentować wydarzenia różne polityczne, gospodarcze. Piszemy również w Angorze felieton dotyczący mediów. Też nas to cieszy, ponieważ maniakalnie oglądamy telewizję, nie telewizję, patrzymy, co się w mediach dzieje. To też jest nasza wielka radość, nasza wielka przyjemność. Bardzo lubimy teatr, dlatego piszemy również sztuki teatralne. Pisaliśmy dla telewizji seriale różne. Lubimy być na scenie, to też jest przyjemność dla nas i radocha dla nas. I to jest też nasz zawód, bo wykonujemy również zawód aktora i tak dalej, no i tak dalej. Nas to nie znudziło, nie zmęczyło, w związku z tym wytrzymujemy z sobą już 37 lat. Dziennikarze naszej stacji i gazety Rewelacje ciężko pracowali przez cały obóz. Przedstawiamy kulisy pracy Olgi Stokowiec. Święto Ratownika w Rewalu, 25 lipca 2012 roku. Będę łączyć się na żywo z Rewal stacją i relacjonować, co dzieje się na placu przy platformie widokowej. Dzwonimy. Cześć Agata, cześć Marta, witam wszystkich słuchaczy Rewal Stacji. Właśnie zostało nam pół godzinki do rozpoczęcia naszej imprezy, do rozpoczęcia akcji Uśmiechnięte Wakacje to Bezpieczne Wakacje. Słucham Cię. Właśnie parkują ostatnie wozy. Przyjechała Ochotnicza Straż Pożarna z Niechorza, przyjechała Policja, Straż Gminna z Rewala, przyjechali ratownicy swoimi wozami. Trwają ostatnie próby nagłośnienia. Powoli zaczynają zbierać się ludzie. Na razie patrzą z pewną dozą nieśmiałości, aczkolwiek są wyraźnie zaciekawieni. Największą atrakcją jest, szczególnie dla dzieci, kład policyjny, na którym mogą sobie robić zdjęcia. Najmłodsi mogą też robić sobie zdjęcia w kasku strażackim, można wsiąść do wozu strażackiego. Prowadzone są rozmowy z policją, woprowcy także udzielają informacji. Już niedługo impreza się zacznie. Co teraz będziesz robić? Teraz będę obserwować, a później będę rozmawiać z ludźmi. Będę rozmawiać może z dziećmi, z turystami. Zaproszę może kogoś do Rewal Stacji, do studia. Widzę, że dużym powodzeniem cieszą się kłady, cieszą się wozy strażackie i myślę, że to też zostanie wykorzystane i że małe dzieci na pewno, myślę, że chętnie udzielą głosu, mam nadzieję. Do rozmowy zaprosiłam szefa rewalskich ratowników Krzysztofa Olkuszewskiego. Cześć dziewczyny, witam wszystkich słuchaczy Rewal Stacji. Oczywiście Olga. Cześć. Super. Tak, właśnie teraz zapytam pana Krzysztofa o to, co dziś dokładnie będzie się działo. Panie Krzysztofie, no właśnie, jaki program imprezy na dziś? Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam ze słuchaczego Rewala. Program na dzisiaj to jest Bezpieczne Wakacje, Uśmiechnięte Wakacje. Promowanie bezpieczeństwa na wodzie, na morzu, na drodze, w czasie wakacji. Andrzej Soroko. Dobrze. Ja jestem Olga, to jest Patrycja. Tak. Witam. Witam. A tam zdjęcia robi Majka.
A czy byłaby taka możliwość, żebyśmy się przepłynęły tą łodzią? Jak najbardziej. Tylko musimy zapytać opiekunki. Tak, powiedz do pani. Tam potem pójdziemy. Dobrze. Za 5 minut zrobimy wejście. To wiesz co, to jak 5 minut, to przecież to nie jest daleko, to ja skoczę teraz. To skocz i zapytaj. Tylko wyglądałyśmy na spięte. W rzeczywistości wszystkie wierzyłyśmy w mój wrodzony sterniczy talent. A teraz na łódź. Zupełnie nie wiem, co mnie czeka. Ma 7 lat i jest po raz czwarty na obozie Potęgi Prasy. Julka. Znają ją wszyscy obozowicze i pół rewala. Lubi schabowego i zakopać się na plaży. Fajnie, jest cieplutki piasek. Jestem fajnie skulona i jest fajnie. I co, i polecasz wszystkim taką pozycję? Zabawę? Tak, bo nogi mam tak. Tak? A sama się zakopałaś? To znaczy tak, kucnęłam w dziurze, a mama mnie tu zakopała. I co ci się na tym obozie podoba? To, że chodzę z dziewczynami sprzedawać gazety. I słucham, jak Pionek gra. I się z nimi bawię. Okej. Dziękuję. To wszystko w naszym programie. Było za mi miło, ale nie mamy już więcej czasu, bo wreszcie mamy chwilę relaksu. Więc żegnamy się i jedziemy na wycieczkę. Marta Sak i Agata Powietło. Pa, pa! Do zobaczenia w kolejnym serwisie Teva Rewal! Dorośli lubią miniatury. A jakie miniatury są w Niechorzu? Powtórka. No. Nasz obóz Potęgi Prasy odwiedziło dwóch panów z kabaretu Klika. O ja pierdzielę.